Cześć, oto kolejna nietuzinkowa realizacja, a dokładnie Ram Pickup 1500 z roku 2015, do którego zamontowaliśmy instalację LPG. Zapraszam do oglądania. Film ma charakter poglądowy i nie podajemy w nim ceny instalacji LPG. Aby taką cenę uzyskać, należy wypełnić formularz na naszej stronie internetowej www.gazautomix.pl. Ponadto klient otrzyma 5-letnią gwarancję z limitem 100 000 km, a aby gwarancję utrzymać, należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 000 przejechanych kilometrów. Pod maską znajdziemy silnik o pojemności 5,7 litra, jest to legendarne V8 Hemi o mocy 390 koni mechanicznych. Jest to pancerna wolnosącą jednostka, auto oczywiście zostało wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Zewnętrzny zbiornik toroidalny został zamontowany pod podwoziem samochodu i ma pojemność 125 litrów, przy czym możemy zatankować 94 litry gazu. Zawór tankowania znajduje się pod klapką wlewu benzyny, jednakże aby zatankować gaz, należy skorzystać z adaptera. Właściciel samochodu, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, przyjechał do nas z Krakowa i na co dzień zajmuje się importem samochodów z USA, co możecie dostrzec na banerze, który stoi za mną. W tym modelu Rama średnie spalanie benzyny będzie wynosić między 16 a 22 litry na 100 km, natomiast po montażu instalacji LPG samochód będzie pobierał od 18 do 24 litrów gazu. Nie trudno zatem zauważyć, że na 1000 przejechanych kilometrów zaoszczędzimy kilkaset złotych. Prezentowany model jest to samochód osobowy typu pick-up klasy pełnowymiarowej, produkowany od 2010 roku, natomiast od 2018 roku produkowana jest druga generacja. W 2010 roku ówczesny koncern Chrysler, do którego należy marka Dodge, podjął decyzję o utworzeniu nowej marki Ram Trucks, która powstała w ramach wydzielenia pick-upów i samochodów dostawczych z oferty Dodge'a. W ten sposób Dodge Ram czwartej generacji po 2 latach produkcji od 2008 roku został przemianowany na model Ram Pickup. Podstawowy model znany jest odtąd pod nazwą Ram 1500, a ciężarowe i większe warianty znane są odpowiednio pod nazwami Ram 2500 oraz Ram 3500. Ram Trucks to amerykański koncern pick-upów oraz samochodów dostawczych, mający siedzibę w Arbon Hills i działający od 2010 roku. Marka należy do włosko-amerykańskiego koncernu FCA. Po raz pierwszy nazwa Ram trafiła do użytku z inicjatywy marki Dodge, która wprowadziła ją w 1971 roku dla pełnowymiarowego samochodu dostawczego Ram Van. Produkcja Rama Vana trwała do 2003 roku, a 10 lat później pod nazwą Ram do produkcji trafił także pełnowymiarowy pick-up. Jeszcze w październiku 2009 roku koncern Chrysler, ówczesny właściciel marki Dodge, dysponującej prawami do nazwy Ram, podjął decyzję o wydzieleniu jej jako samodzielnej, odrębnej marki. Z dotychczasowej oferty Dodge'a wydzielono modele Ram oraz Dakota, które przemianowano na Ram Pickup oraz Ram Dakota. A w sierpniu 2011 roku model Dakota został wycofany z oferty bez przewidzianego następcy. Dziękuję Wam za poświęcony czas, a jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę. Możecie również zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi realizacjami. Podsumowując, to kolejna nietypowa realizacja montażu instalacji LPG w naszej firmie. A w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, cześć!